tory. Jaki mam przez nie przejść, przepraszam bardzo? Zajebisty skrót. Polecam. Google Mapsa. Przecież ja nie przejdę przez tory wzdłuż. To chyba was pogięło coś. Ty dobra, to coś jest, jakiś tunel. No zobaczcie, o co tu chodzi. Nie no, ale przecież to jest rzeczka płynie tutaj. Co, ja mam rzeczką płynąć? Wpław? Ja p***le. Dobra, idziemy przez tory, widzowie, nie będę się wracał, bo nie dojadę nigdy. No przecież to jedzie, przecież to ma, to jest długie, ja będę czekał godzinę, aż to przejedzie, gówno. Widzowie, nie róbcie tego, nie chodźcie torami. Jest bardzo niebezpieczne. Co ty wieziesz, mleko w tym, czy co? No zaraz mnie coś rozjedzie, przecież tam światła jakieś palą. Szkoda, że w drugą nie jedziesz, to by się chwycił szybko i pojechał. Przecież jak w jakimś GTA. Dobra, S. A ty widzu lajka nie zostawiłeś, wiesz co? Wstydziłbyś się. I to jest moja droga, tak? Super. A to jeszcze, widzowie, nie jest koniec komedii. Lecimy dalej z tematem. No taka cywilizowana ta droga. Ta, jeszcze mi hulajnoga padła właśnie. Nie, no jedź jeszcze. Nie mów, że ty nie pojedziesz dalej. Dobra, jedzie jeszcze 6 na godzinę. Jasny gwint. Ja mam gaz podłogą, ona jedzie 9. Dobra, i tu mam się przedostać przez tą barierkę, tak? To już jest koniec mojej komedii, już widzę drogę. Tylko że zaraz będę szedł z buta, bo jedziemy 8 na godzinę. Ależ przygoda. Dobra, no pomogę ci, będę się odpychał. Czyli jak się odpycham, to jeszcze jestem w stanie jechać te 13, 12, oby jak najdalej. Aha, no i to już jest koniec. Oficjalnie hulajnoga mi padła. Zostało mi do przejścia jakieś 3,7 km. Pokczam. Widziałem takiego TikToka, gdzie chłop hulajnogą odwoził wiele hulajnóg. I nikt nie powiedział, że muszę korzystać z naszej hulajnogi, tylko ogólnie z hulajnogi elektrycznej. Dlatego podszedłem do hulajnogi, którą mogę wynająć. Spróbuję na nią położyć moją hulajnogę i pojechać. Nie wiem, czy to jest legalne, mam to gdzieś, nie będę szedł 3,5 km. I tak już dzisiaj przeszliśmy przez tory nielegalnie, to czy pojedziemy tym nielegalnie, czy nie, to już jeden grzyb. Na dwójkę też nielegalnie, a każdy jeździ. To nie będzie takie proste. Ale damy radę, będę jechał powoli. 10 na godzinę to wystarczająca prędkość. Najgorzej jest ze skręcaniem i z przeciskaniem się. Bo tutaj przejdę, nie przejdę. A ja nawet tego mostu bym z buta nie przeszedł. To w ogóle bym musiał kółko walić, jakbym szedł na pieszo. Podjechać tutaj raczej też nie podjadę ze mną i z hulajnogą. O kurde, hamulce są badziewne w tym czymś, nie mogę hamować. Okej, hamuję jakoś. Ale są tragiczne te hamulce. Wyglądam, jakbym ukradł tą hulajnogę, nie? Dobra, widzowie, dojechałem. Rozładowałem prawie też tą hulajnogę, ale jesteśmy.